będziemy naprzód, niesłychanie ku polanie. Piotr Frączewski, nie brukliński most, Edwarda Stachury, wiersz, muzyka Jerzego Satanowskiego. Tak, coś sobie przypominam. Ale proszę państwa, trzeba było widzieć minę mego gościa, jak się usłyszał. To była cała taka sesja z wierszami Stachury, śpiewanymi przez ciebie, tak. Ewę Błaszczyk. Mhm. Dawno bardzo temu. Dawno bardzo temu. A właściwie dlaczego tak rzadko śpiewasz piosenki? Bo ja nie umiem śpiewać. Ojej, no tak nie naprawdę. Tak. A to jest, znaczy, to nie jest... grasz, że umiesz, tak? Śpiewać? Tak, tak by można Jesteś powiedzieć. Jesteś dobrym aktorem to, i grasz, że umiesz śpiewać. To nie jest taka kokieteria z mojej strony. Ja nie uważam się za aktora śpiewającego. Jest takie pojęcie, którego do dzisiaj nie rozumiem, na czym polega. Mhm. Ale... To znaczy Daniel Olbrychski już powiedział, że aktor śpiewający to jest aktor, który udaje, że śpiewa. Tak. Nie, są koledzy, którzy rzeczywiście mają dyspozycję wokalne fantastyczne i naprawdę śpiewają. Ja nie śpiewam. Najlepszym dowodem jest zawsze ta rozmowa, na którą się powołuję z Hanią Banaszak, z którą kiedyś mieliśmy taki wspólny projekt, bardzo wydaje się ciekawy. Takie dwa głosy, żeński i męski, i mający być taką jakąś refleksją, najogólniej mówiąc, z perspektywy pewnego czasu i metryki. No ale jakoś się nie udało. Zaprosiła mnie Hania do tego i rozmawialiśmy. I na pierwszej rozmowie ja powiedziałam: Hanusia, która jest wybitną wokalistką, no, fantastyczną piosenkarką. Tak. Ja mówię: ale ty wiesz, że ja nie umiem śpiewać przecież. Ona mówi: ja wiem, tak, ale jakoś sobie radzisz. Więc ja sobie jakoś radzę po prostu, ale nie przepadam za tym, żeby słuchać tego, co ja wokalnie ale robię. No dobrze, no ale no to jest w ogóle przypadłość aktorów, że też nie przepadają, żeby widzieć siebie na scenie. Czy na filmie też? Tak, czy nie? Czy... Tak. Jeżeli się ma jakiś taki w sobie mechanizm autokrytyczny, a ja mam no niestety w takich monstrualnych jakichś wymiarach, to jest ciężko siebie zaakceptować. No ale ten mechanizm autokrytyczny jest jednocześnie mechanizmem ratunkowym, prawda? Żeby nie popaść w jakąś megalomanię. No może tak, czy... może to jest jakieś koło bezpieczeństwa mnie ratunkowe. Mnie się wydaje, że absolutnie. A jak to było z Frankiem Kimono? To był przypadek chyba. Graliśmy z Andrzejem Korzyńskim na Myśliwieckiej jeszcze w studio. Bo najpierw był pan Kleks, prawda? Właśnie był pan Kleks. Wielki sukces. I to powstało przy okazji pana Kleksa. Kiedyś Andrzej przyniósł do studia dwa pierwsze teksty, czyli King Bruce Lee Karate Mistrz i Disc Jockey. I pokazał mi to i zapytał, co ja o tym sądzę. Mówię, że bardzo, bardzo to jest fajne, bardzo zabawne, mm-hmm. bardzo mi się podoba. Więc może byśmy to nagrali, zapytał Andrzej. I za dwa dni przyszedł z gotowym materiałem muzycznym i weszliśmy do studia, korzystając z sesji kleksowej. Ach, to było nawet przy okazji jakoś Kleksa, tak? Tak, z całą pewnością. Mm-hmm. I tak to pamiętam przynajmniej. I nagraliśmy. I ja o tym może nie zapomniałem, ale... jakoś w natłoku różnych wyparowało prac, tak? to mm-hmm. tak, ze mnie. Poza tym specjalnie na nic nie liczyłem, niczego nie oczekiwaliśmy. A o tym, że to się znalazło na czołowych miejscach list przebojów, się dowiedziałem od małych moich córeczek wówczas. Ach, córeczki wtedy usłyszały tatę, tak? No tak, już coś kombinowały, już coś mm-hmm. słyszały. I komunikat taki chiobowy, można powiedzieć. Dlaczego chiobowy? Pojawił się w ich ustach. Nie, ale były zadowolone i dumne, że to tata, czy raczej nie? No tak, no jeszcze były malutkie bardzo, ale tak. I nagle ten Franek Kimono, pan Franciszek, się stał jakąś publiczną postacią. Zarobił bardzo dużo pieniędzy, były nakłady płyt jakieś niesamowite. Wiem, że ty i Andrzej Korzyński nie za bardzo z tego skorzystaliście, bo to były takie czasy. Potem się odrodził przecież. Później była jakaś druga edycja chyba. I jakoś i żyje jakoś do dzisiaj. To jest zadziwiające. Stosunkowo rzadko nagrywasz piosenki, to jednak nazbierało się tego, bo tutaj mi koledzy podpowiadają z reżyserki, a pijmy wino za kolegów, a chłopcy z naszej ulicy. Jest trochę tych piosenek, takich świetnych.
No nazbierało się tak, nieco w sposób przypadkowy, ale no, ja byłem wtedy dużo młodszym człowiekiem, więc proszę mi wybaczyć. Ale co mamy wybaczać? No brak właściwie wokalu, tak bym powiedział. Tak bym nie powiedziała. Nie, śpiewanie jest domeną ludzi młodych z całą pewnością. Starszy, że tak powiem, element powinien zaniechać takich prób. Ja już nie uprawiam tej dyscypliny. A jako starszy element, jak patrzysz na swoją karierę, to co jest najważniejsze? Dlaczego ci się tak udało? To trzeba by świętego Piotra zapytać o to, dlaczego się udało. Nie wiem, czy dlatego, zawsze... że całe życie w tym zawodzie, bo właściwie jesteś przykładem tego, że całe twoje życie to aktorstwo. Prawie całe. No tak. Ja zacząłem dosyć wcześnie, bo w wieku chyba 10 lat. No właśnie. 11, no. Już przez przypadek. Był to przypadek? No w jakimś sensie. W jakimś sensie pamiętam pierwszy film, czyli pana Stanisława Różewicza, Wolne Miasto. Mm-hmm. I próby teatralne również. No akurat był potrzebny taki chłopczyk w krótkich spodenkach, który w jakiś sposób był w stanie zwrócić uwagę na siebie. I tak rzeczywiście zaczęło się. No i to nieszczęście trwa do dzisiaj. Znaczy to jest nieszczęście dla kogo? Dla Piotra Frączyskiego, bo... Czy ja wiem... To jest trudny fach, nie? Znaczy nie ma łatwych zawodów, podejrzewam, ale jest może nie tyle trudny, ale jest niewdzięczny. Poza tym, gdy się kończy, nie wiem, szkołę teatralną, obecnie akademię, czy jakąkolwiek uczelnię artystyczną, mhm. Czy to jest ASP, czy szkoła muzyczna, nikt nie daje ci gwarancji, że będzie wszystko w porządku. Będzie bardzo dobrze, proszę się nie denerwować. Nie cholery. Nie mówili ci tak w szkole teatralnej? Będzie pan wybitnym aktorem, będziesz sławny, będziesz wielki, nie? Mieliśmy to szczęście, że mieliśmy za wykładowców no, naprawdę wielkich aktorów, nestorów już wówczas Teatru Polskiego, aktorów międzywojnia, że tak powiem. I oni nieśli ze sobą taki bardzo szczególny klimat, aurę. I etos tego zawodu, prawda? Tak. Tego zawodu podejrzewam nie można nauczyć, ale oni uczyli czegoś więcej. Uczyli jakiejś filozofii tego fachu, jakiejś etyki, jakiejś moralności. Więc reszta już pozostaje, że tak powiem, do dyspozycji samego zainteresowanego, a układa się bardzo różnie. A uważasz, że ten zawód jakoś tak trochę spsiał, że tak dużo jest... Właściwie każdy może teraz być aktorem, zagrać w telenoweli, zdobyć wielką sławę, nie musi mieć jakichś umiejętności szczególnych. Tak, z całą pewnością to jest inny świat i inny teatr również. Bo świat jest do teatru, znaczy teatr jest do świata, pozostaje w jakiejś relacji z całą pewnością i zawiera swego rodzaju komentarz, swego rodzaju ekspresję, jakiś wyraz ogólny. Ale tak jest. W tym roku do szkoły teatralnej było około 2000 chętnych na 25 miejsc. Za naszych czasów, mojego pokolenia, to było... Może, nie wiem, 400 zdających. I też się wydawało, że to bardzo dużo. Tak. Natomiast ta sytuacja dzisiejsza jest takim jakby echem, odbiciem, takim pokłosiem tego wszystkiego, w czym jesteśmy zanurzeni. To znaczy w tych telewizjach, które wydają się łatwe, przyjemne, prawda? Człowiek coś troszeczkę wygląda jakoś inaczej, jest popularny, jeździ dobrym samochodem jakieś. I ta karma telewizyjna, jaka wycieka ze wszystkich możliwych kanałów telewizyjnych, sprawia to, że rzecz wydaje się łatwa, prosta i przyjemna. Niestety jest zupełnie inaczej. Ale to cię denerwuje? To denerwuje Piotra Frączewskiego, że tak... Nie, już nawet nie przyglądam się temu. Nie obserwuję, nie staram się też komentować. Ja tak już raczej szukam jakiegoś schronienia. Schronienia troszkę w teatrze? Troszkę ciszy. Między innymi, tak. Teatr jest ostatnim właściwie miejscem wśród, że tak powiem, planów medialnych,
gdzie można jeszcze się właśnie spotkać w dobrym towarzystwie, porozmawiać, pomyśleć, zastanowić się i coś spróbować zrobić. I gdzie wszystko wychodzi na jaw, bo wychodzisz na scenę i już... No tak, tak. Teatr jest tym jedynym miejscem, gdzie jeszcze mamy szansę spotkać żywego człowieka i obserwować, jak pracuje, co robi, jak się męczy, jak się poci, jak pachnie niemalże. To aktor w teatrze nie jest taką komputerową wydmuszką. Jest czymś więcej, z całą pewnością. Na szczęście. A tak jak mówiliśmy, że wychodzisz na scenę w teatrze i to jest ten moment, kiedy jeszcze raz się sprawdza aktor, prawda? I z którego czerpie ogromną satysfakcję, tak myślę. No różnie bywa. Bardzo różnie. W tym zawodzie i w teatrze jest tak, że powtarzam po panu profesorze Bardinim, Aleksandrze, ale się zgadzam z nim w 200%. Jeżeli się oczywiście traktuje serio ten fach, to co się robi poważnie, jeżeli ma się gen krytyki w sobie i taki zmysł krytyczny, to są marne lata, ciężkie miesiące, trudne tygodnie i tylko dobre dni. Ale wiesz, że jest taka piosenka? Tak? Którą mógłbyś zaśpiewać? Mam złe lata i dobre dni. Wojciech Młynarski napisał naprawdę. Halina Kunicka to śpiewa jak na razie, ale... Ale jest w tym bardzo dużo prawdy, rzeczywiście. Teraz wychodzicie na scenę Edukacja Rity. Dwuosobowy spektakl. Piotr Frączewski w roli tego doświadczonego. Katarzyna Ucherska w roli fryzjerki, tak może powiem. Bo już były grane spektakle, prawda? Teraz będą w Warszawie niedługo, chyba 25, 26 i 25, 26, 27 lutego na scenie Teatru Ateneum. To jest spektakl pomyślany o premierze, która ma się odbyć na nowej scenie, która będzie otwarta w Warszawie niebawem. Scena Spektrum. To Małgosia Maliszewska, taka była szefowa wieloletnia Sony Polska. I autorka tekstów piosenek. Między innymi okazała się być teatromanką i zapragnęła mieć, otworzyć scenę. Może nie teatr, ale scenę, która będzie gościła prawdopodobnie różne formy teatralne, nazwijmy to, bo może to być i recital wokalny, instrumentalny, być może jakieś sesje jazzowe, ale również teatr. Teatr o określonym repertuarze oczywiście. I tak się stało, że początek przypadł nam w udziale i zaszczycie. I to jest Edukacja Rity, rzeczywiście tekst nie nowy, ale ciągle dobry, ciągle aktualny. Napisany jakieś pewnie 40 lat temu, oparty o starożytny, antyczny niemalże wzór Pygmaliona i Galatei. Bardzo zgrabnie napisany, inteligentnie, z poczuciem humoru, ale też i z pewną dozą powagi, refleksji i taką zadumą nad ludzką kondycją, nad spotkaniem dwóch światów, innych zupełnie rzeczywistości, innych ludzi. Ona młoda, ambitna, z taką ochotą otwarcia na świat i zrozumienia tego świata. On troszeczkę zgorzkniały, zalkoholizowany, nieudany poeta, pedagog, wykładowca, filolog, który zaczyna pracować właśnie w Uniwersytecie Otwartym, do którego jako pierwsza studentka zgłasza się Rita. Ona właśnie. I cały przebieg różnych zdarzeń, epizodów. Skoro mówimy o scenie Ateneum, to tam w Ateneum taki spektakl piosenek Wojciecha Młynarskiego Róbmy Swoje, w którym, proszę państwa, Piotr Frączewski już zgodnie z tym, co tu dzisiaj deklarował, nie chce śpiewać, tylko mówisz jeden tekst, prawda? Tak. Bardzo, bardzo wymowny, bardzo znaczący tekst Wojtka. To jest jedyny rzeczywiście chyba tekst mówiony w tym spektaklu, który jest oparty o twórczość Wojtka,
sprzed wielu lat również. Tak, to jest utwór sprzed wielu lat. Miała prośbę na zakończenie tej rozmowy. Czy mógłbyś powiedzieć to pierwsze zdanie z tego tekstu, albo może dwa? Pierwsze zdanie? Czy tytuł? No może tytuł. Może właśnie tytuł jest, jest niespodzianką, jest swego rodzaju puentą. Tak, puentą. No natomiast puentę. Tekst zaczyna się, nie, bo nie będę zdradzał puenty. Aha. Jak państwo przyjdą, to państwo zobaczą i usłyszą. A tekst zaczyna się zagadkowo bardzo, bo słowami: byłaś ze mną cały PRL. Potrafiłaś bić się i wykłócać. Dziś ci muszę śpiewać jak Jacques Brel. Nie opuszczaj mnie i nie porzucaj. I dalej się toczy opowieść i puenta jest jak w filmie kryminalnym, niemalże zaskakująca. Piotr Frączewski był w Muzycznej Jedynce. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja również. O, i chłopcy z naszej ulicy na puentę. Adaś Kreczmar. Tak, Adaś Kreczmar.